Suski kiedy się w gangu i rozwiążę tą zagadkę. Kulturki! Kulturki! Cześć! Hej. Hejo! Hejo! Tu Maja, Ola i Adam Bardaj. Adam Bardaj, czyli autor książki, o której dzisiaj opowiedzimy. No na jeszcze mama jest, ale... Nie! Adam Bardaj sobie z mamą przyszedł! No hej, właśnie, mamo. Właśnie. Dzień dobry, panie Adam Bardaju. Hej, mamusiu. Ja się pogubiłam. Chyba naprawdę staje się coraz mniej potrzebna w nie! tym podcaście. Bo ty jesteś naszym Adamem Bardajem dzisiaj. Dobrze, Adam Bardaj. Już wiemy, o jakiej książce będziemy dzisiaj mówić, a w zasadzie jakiego autora. Jeszcze raz może tytuł przypomnijcie. Wiemy, że będzie dziewiątka z Saskiej Kępy. Saskiej. Wiemy, że i że będzie. Soskiej, Maja. Soskiej. No nie, i że będzie kapelusz. Za 100 000! Za 100 000! Kapelusz. A ja bardzo ciekawa. A ja to jest? Podskakująca główka. No dobra, szartujemy sobie, bo naprawdę... No jest to... Kapelusz za 100 000! Książka stara. Stara, książka bardzo stara. Z lat 60. I chyba ty też tą czytałaś. Tak, jak ja byłam mała, to też tą książkę czytałam. Mamo, nie wiesz, jak ty nam to czytałaś, ile ja wieczoru spędziłam na tym, żeby wykówkować, w jaki sposób ona może być za 100 000. Ten kapelusz? Tak. A może i więcej. A wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego też? Bo to kiedyś było tak, że były inne pieniądze, w sensie te same pieniądze, polskie złotówki, ale... Więcej kosztowało, bo były bardziej dokładne. Były takie czasy, kiedy trochę inną wartość miały te pieniądze, tak? Bo jest coś takiego, co się nazywa inflacja. Na przykład można było mleko kupić za... 5 złotych. No... Czasami. Nie, Maja, to właśnie chodzi, że mleko można kupić za złotówkę. Ona tam mówiła, ile rurki z kremem kosztowały, prawda? Za 2 złote. Za złote. No teraz za 2 złote ciężko chyba kupić rurkę z kremem. Bardziej już za 9. No, bardziej są... Za 5, za 9. Ale były takie czasy na przykład, kiedy za rurkę z kremem trzeba było zapłacić, nie wiem, 10 000. Albo, nie pamiętam, może mówię źle, ale jak ja byłam mała, to... Za rurkę to zarabiało się w milionach. W milionach. Pamiętam, że na przykład jak płaciłam za jakąś lekcję pianina, to płaciłam chyba 100 000 właśnie. Coś takiego. Więc w różnych okresach... A, że wtedy się o dużo więcej zarabiało, bo o dużo więcej pieniędzy pieniądze były, były po prostu mniej warte. Mniej warte, w sensie, że trzeba było mieć bardzo dużo pieniędzy, żeby coś kupić. Takiej wartości te pieniądze. Na przykład właśnie, że milion coś kosztowało, a nie... Milion kosztowało mieszkanie! No ale dobra, odeszłyśmy od książki. Ja chcę do niej wrócić. Na przykład? Opowiedzcie mi na początek, kto to jest ta dziewiątka i jacy inni bohaterowie w tej książce. Krysia! Ty powiem tak, że ja powiem też o bohaterach i o tej dziewiątce, którą się zapytałaś. Dziewiątka jest dziewczyną, która jest w zwykłym życiu, tylko wyjeżdża na wakacje. No i ona się nazywa Krysia. I ona mieszka z normalną rodziną, z normalnym życiem, ale przychodzi do... Tak, że do skinnyki, gdzie ona zaczyna swoją przygodę. Teraz powiem też o innych bohaterach. Goguś. Goguś. Pani piosenkarka, która wcale nie jest. Aktorka. Aktorka, która wcale nie była aktorką. Monika Płoszańska. I Kaleka. Kaleka. No, dobrze, tylko nie się nie pamiętam. Kaleka w sensie się osoba niepełnosprawna. Tak, tak. Na wózku inwalidzkim. Która jeździ na wózku inwalidzkim. I w ogóle to... Ale jeszcze jej zapomniałaś o jakichś bohaterach. Bardzo ważni bohaterowie. I bardzo taki ważny bohater to jest... Walery Kolanko. Walery Kolanko. Pan... pan z Lasyczku. Chciałam teraz powiedzieć o tym, że to, oni mają taką bardzo śmieszną rodzinę, bo ich mama prawie ciągle gra w bridge'a. Ale kogo? Dziewiątka. Tak. I a ten tata z jej bratem,
młodszym jeżdżą na ryby i wszystko, co takiego powie ten tata, to zawsze powtarza ten brat. I ona mówi tak, ja w pewnym momencie, nie powiem którym, bo to już może być takie bardziej zawiązane, ten Jacek, chyba Jacek, tak, Jacek też zrobił srogą minę, dlatego że od zawsze wiadomo, że powtarza po tacie. Tak, Jacek wszystko robił to samo co tata, więc dziewiątka miała rodzinę. Ale powiedzcie mi, bo dziewiątka była z Saskiej Kępy, ale książka, ale akcja książki nie dzieje się w Warszawie. Nie. A gdzie się dzieje? I miała takich swoich 8. Gdzie się dzieje? A, no to ona dzieje się gdzieś nad morzem. Nad morzem. I ona ma swoich takich miejscowości. W miejscowości... Niebo. Mama zawsze pamięta. Niebo. Nieboże. Nieboże się dzieje. I on na... To właśnie dziewiątka, dlatego że ona ma takich 8 bogów, którzy jej ciągle przynoszą lody i oni ciągle jakby są przy niej, a dlatego że ona zgodziła się na pojedynek i na początku pobija, da na ziemię najsilniejszego, a potem wszyscy inni nie chcieli się z nią bić. A, dziewiątka to była taka duch dziewczyna, co? Bum, bam, bam, tak, bum, ale jeszcze... Jeszcze ważny był bohater jej kolega, ale nie pamiętam jak on się nazywał. Maciuś! Maciek, tak. Maciusiek. Kolega Maciek. A Maciek czym się interesował? Ptakami! Był ornitologiem. Ornitologiem. Ornitologiem, tak? Lubił bardzo ptaki. I na przykład... Oni się poznali, bijąc się o bursztyn. Ale nie teraz, dokładnie teraz, bijąc. Teraz... Mówiąc tak, mój! Ale potem się pobili trochę. Trochę. I kto wygrał? Dziewiątka z Saskiej Kępy! Oczywiście. Ja widzę, że to jest taka idolka Maj. Maja bardzo lubi. Dziewczyny, opowiedzcie trochę o tym... oczywiście nie możemy zdradzać nic, co było w trakcie, bo jest to książka taka detektywistyczna, tak? Czyli pojawia się jakaś sprawa. Kto gra tu rolę detektywa? Dziewiątka z Saskiej Kępy! I Maciuś? I Maciuś. Czyli jest sprawa detektywistyczna. Chodzi jeszcze, o co? Jeszcze chciałam powiedzieć o kapelusz za 100 tysięcy. O kapelusz, który zaginął. I który potencjalnie może być dużo warty. A mogę powiedzieć coś o Gogusiu? Goguś to był taki bardzo jakby taki wytworny pan, który zawsze nosił garnitury, krawaty po prostu. Wytworny. Ale mi się najbardziej w nim podobało to, że... przez całą książkę z całą niezapaloną fajkę. Mhm. Czyli też był ważnym bohaterem. I był wytworni się. Było dużo, dość sporo bohaterów. W ogóle to o ten kapelusz, ten Walery, pan Walery Kolanko, zrobił wielką awanturę, ale on bardzo lubił tą dziewiątkę. Mhm. Czyli co, trochę się zaprzyjaźnili z dziewiątką, pan Walery. Dziewiątka próbowała przez dłuższy czas rozwiązać sprawę kapelusza, który zaginął, tak? Czy został zamieniony, podmieniony? Ale ona w ogóle podejrzewała wszystkich. Tak. Najpierw on jej powiedział, znaczy to ona mu powiedziała, że widziała jakiegoś tam pana wytwornisia, który zamienił ich kapelusze. Dokładnie. Wszystko się od tego zaczęło, że dziewiątka była bardzo spostrzegawcza i zauważyła, że ktoś zamienił kapelusze. Niestety, nie możemy Wam powiedzieć, zdradzać fabuły tej książki, bo tu każdy szczegół się liczy. Także tą książkę trzeba czytać bardzo uważnie i słuchać. I bardzo, bardzo warto jednak, jednak posłuchać albo przeczytać tę książkę, ale my tutaj zachęcamy też do tego, bo to jest tak ciekawa książka, mi się ona bardzo podobała. Ale mi się też podobało, że właśnie ona się działa w takich trochę starych czasach. I niektóre rzeczy trzeba było Wam tłumaczyć, tak? Bo nie wiedzieliście na przykład, dlaczego oni mówią czasami takie dziwne słowa. I mi się najbardziej podobało, kiedy ta dziewczynka mówiła Maciuś, wal za nim! Wal za nim, czyli idź za nim. Walić za kimś to było iść za kimś, tak? Tak i bardzo często A bo też czasami tak mówiłaś do swoich koleżanek? Nie, to już nie moje czasy. To raczej ta książka to raczej takie czasy dzieciństwa babci, tak, naszych, moich rodziców. A babcia tak czasem mówiła do swoich koleżanek?
Może rodzice... Nie wiem, być może mówiła, musimy zapytać babci, czy tak mówiła. Ale bardzo ciekawe tutaj obrazki właśnie z nadmorza, gdzie takie typowe polskie wakacje się spędzało w ośrodku wypoczynkowym. Jeszcze... Grając w brydżyka. Jeszcze ona bardzo lubiła zbierać bursztyny. Tak. Ale to klasyka, bym powiedziała. A ja nigdy nie zebrałam żadnego bursztynu. Tak, bo my jeszcze, wstyd się może przyznać, nigdy nie byliśmy nad polskim morzem razem. Ale nad oceanem byliśmy. Ale może kiedyś jeszcze pojedziemy, może do nieboża, żeby tam odkryć jakąś tajemnicę. Jupi, ja znajdę kapelusz za 100 tysięcy. A ja idę na rurki z kremem. Na rurki z kremem nad morzem. Tak, bardzo popularne rurki z kremem albo gofry, tak? Nad morzem. Niam. A dziewczyny, co wam się najbardziej podobało w tej książce? Mi się bardzo podobało, że to jest detektywistyczne i fajne. Idę, że dlatego, a mój ulubiony bohater to 9. No to nikt nie ma wątpliwości. Mój sen dwie ulubione bohaterowie to ten Maciuś i Goguś. I Goguś. A co twoje ulubione, jakby co ci się najbardziej podobało w tej książce, Olu? Mi się najbardziej podobało, że to były takie detektywistyczne i oni tam ciągle śledzili kogoś. A najbardziej mi się podobało 9. Szefa gangu z Saskiej Kępy. Szef gangu z Saskiej Kępy. Czyli to 9 cały czas to podkreślała. Bo to była jej taka siła, tak? Że nikt jej nie podskoczył. Ona się dzięki temu czuła pewnie. Nawet w takim miejscowości nad morzem. I uważała, że to jest taka ważna rzecz, która ją definiuje. A mama zawsze definuje. To mówiła, Krysiu, Krysiu. Ale ona chyba nie chciała być dziewczyną, co? No i chciała. Tak, ona w ogóle na początku mówiła, że ona chce być chłopakiem i jakimś tam... kimś na posyłki i chce zdobyć księżniczkę. Tak. No jak to zdobyć księżniczkę? A tam szeryfem chyba ona mówiła, że chce być szeryfem. Ona była fanką takich westernów. Tak, i ona chciała być szeryfem. Tak. No ale jak to zdobyć dziewczynę, kiedy jesteście dziewczyną? A pamiętacie na przykład z takich historycznych rzeczy też tam było, że była milicja, prawda? Nie było policji, tylko była milicja. No tak. Pamiętacie? Albo przyjechała milicja. Tak, tak. Także, i co jeszcze było ciekawe, jak ta właśnie 9 spędzała czas wolny, bo zauważcie, nikt tam nie oglądał telewizji, nie miał telefonu komórkowego. Mieli takie satelarne. Niezwykłe mieli telefony, to, ale to tylko w niektórych miejscach były, tak? Ciężko było się do kogoś dodzwonić. Ona zawsze jak się chciała z kimś spotkać, to musiała iść i sprawdzić, czy ktoś tam jest. Ale ona i tak to wolała. No, ale nie mogła zadzwonić i się zapytać, tylko musiała tam przejść, tak? I musiała sobie sama organizować czas. Ale i tak miała dużo do pracy. No tak. Mogła sobie porysować ładnie. Poszła sobie na rurki z kremem. Plażę. Poszła sobie poszaleć. I nie lubiła chyba się w sukienki ubierać też, co? Nie, ona ciągle chodziła w spodniach. A jak jej mama każe, ona mówiła, że jak jej mama kazała wejść w sukienki, no to ona, o nie. Tylko nie sukienka. A ja właśnie jestem przeciwna temu. No ty to... lubisz w sukienkach chodzić, Maja? Lubię. No to Maja, nie chcesz być w gangu Saskiej Kępy. Chciałaby być, ale w sukience to nie. Bez sukienki. No tak, bez sukienki. Wspaniałych. Maja tak pod wpływem 9 chyba się zapisała na karate. Chce tak jak 9. Ale ona akurat chodziła na judo tamte. A na judo, ale to też sztuka walki. Chciałaś chodzić na judo, Maja, ale... Jakim dzieciakom polecacie tą książkę? Wszystkim. Wszystkim. Wszystkim na świecie ludziom! Wszystkim? Czyli tak, ale tak od jakiego wieku myślicie? Ja myślę, że tak od 5, może nawet 4 lat. Od urodzenia. Ja bym też to radziła, żeby dorośli z dziećmi. Ja też tak myślę, że warto, bo... Wtedy można razem rozmyślać o tym. Rozmyślać, a dwa, można też niektóre rzeczy wyjaśnić. Myślę, że już może być taki problem, że już nawet niektórzy rodzice, tacy w moim wieku, już mogą nie pamiętać niektórych rzeczy, które w tej książce się pojawiają. No, ale na pewno będzie łatwiej niż czytać samemu, no bo walnąć się
to już nie jest tak łatwo wyjaśnić, prawda? Ja mogę cię walnąć, proszę bardzo. Albo na przykład, dlaczego jest milicja, a nie policja. Policja jest lepsza. Albo inne ciekawe aspekty tego, tej książki, których no, teraz już nawet nie jesteśmy w stanie zaobserwować. Także ciekawa podróż do przeszłości. Także dla dorosłych można sobie przypomnieć klimat tamtych czasów, klimat tamtych lektur. I klimat tamtego które karate. Na pewno nie jeden z rodziców czytał w dzieciństwie. Chciałabym też powiedzieć, że mam nadzieję, że w następnych odcinkach wrócimy do książek Adama Bachtaja, bo są bardzo ciekawe. Niektóre. Ola stała się fanką Adama Bachtaja. A ja dziewiątki Saskiej Kępy. Oczywiście. Saskiej, Kłoskiej. Okej. A teraz chyba się już pożegnamy. Pa! Czas na nas. Pa! Do usłyszenia następnym razem. Pa!